Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Widzą cuda Jezusa. Słyszą Jego słowa pełne mocy, ale serca mają zamknięte. Nie potrafią cieszyć się tym, co staje się ich udziałem. Są nastawieni negatywnie i dlatego pytają, jakim prawem to czynisz? Może czasem i mi trudno przyjąć Boże działanie. Może trudno mi uwierzyć w Jego miłość i dobroć. Może i w moim sercu rodzi się wiele wątpliwości i pytań. Może i tak jest. Ale co z tym robię? Można przyjąć postawę buntu, jak owi arcykapłani i starsi ludu, i nie być otwartym na odpowiedź. Ale można też inaczej. Można pytać, wątpić, ale ostatecznie otworzyć serce na Bożą odpowiedź. Owi arcykapłani i starsi ludu nie spodziewali się takiej reakcji Jezusa, który pytaniem odpowiada na pytanie. Pytaniem bardzo trudnym, bowiem odpowiedź na nie naraża człowieka na coś, czego doświadczyć nie chce. Pokazuje to tylko, jak bardzo chcielibyśmy manipulować Panem Bogiem. Pytanie Jezusa nie jest złośliwe, ale jest pełne miłości i czułości. Zadając je bowiem, Jezus chce dotrzeć do serc swoich rozmówców. Chce, by doszli do prawdy i by byli prości jak małe dzieci. Jezus oczekuje szczerej odpowiedzi, ale spotyka się z milczeniem, ponieważ te serca są zamknięte. Nie są gotowe na poznanie i przyjęcie prawdy. A jak jest z moim sercem? Czasem zdarza się, że to Jezus stawia pytania nam i trzeba uczyć się na nie szczerze odpowiadać. Jakie ostatnio pytanie usłyszałem od Jezusa?